Dzień dobry. Tematem dzisiejszym jest to, co będziecie wspominali z łezką w oku. Jak wyjdziecie z liceum, będzie Wam to potrzebne niezwykle do szczęścia, a czymś jest powstanie styczniowe. Oglądamy. Zanim przejdziemy do powstania styczniowego, stricte, nawet do przyczyn tego powstania, musimy sobie cofnąć taśmę do poprzedniego rozdziału, dokładnie do pierwszego tematu. Tam była wojna krymska i w wojnie krymskiej pomiędzy Rosją a Turcją, której Rosja przegrywa, była obrona Sewastopola. I do tego Sewastopola będziemy się jako pierwszy punkt naszej lekcji odnosić, a dokładnie to do odwilży posewastopolskiej. Ponieważ wtedy mamy zmianę na tronie, będziemy mieli też Aleksandra drugiego jako nowego cara i po przegranej Rosji w tej wojnie z Turcją, o której powiedziałem przed chwileczką, i po tych wydarzeniach, czyli po przegranej wojnie, po zmianie oczywiście na tronie, będziemy mieli pewnego rodzaju reformy. A dokładnie to Aleksander II wprowadził liberalizację polityki wewnętrznej, czyli umożliwił pewnego rodzaju nowości, które do tej pory po prostu nie występowało. Zniesiono stan wojenny. Następną rzeczą będzie to, że ogłoszono amnestię dla zesłańców na Syberię, złagodzono cenzurę i powstało między innymi Towarzystwo Rolnicze na czele z Andrzejem Zamoyskim, czyli z gościem, który będzie tak naprawdę tworzył legalną organizację, która będzie taką nieformalną właściwie reprezentacją polskich interesów i będzie podejmował on inicjatywy na rzecz rozwoju ziem polskich. Więc jak już mamy pewnego rodzaju liberalizację, to będzie to dobry powód do tego, żeby pomyśleć o czym? O nowym powstaniu. A dokładnie to będzie to powstanie styczniowe. Jednak zanim do tego dojdzie, na ziemiach polskich pojawiły się dwa, takie jakby zupełnie różne od siebie stronnictwa polityczne. Jak już mówiliśmy o Zamoyskim i cały czas właściwie to przy nim jesteśmy, to on będzie stał na czele takiego obozu jak Biali. Oni będą raczej podejmowali, no ze względu na to, że Towarzystwo Rolnicze było legalne, to będą chcieli podejmować legalną działalność, i będą liczyć na ewentualny kompromis w kontaktach z Rosją. Następnie przy pomocy Wielkiej Brytanii i Francji będziemy mogli uzyskać większe prawa, a być może większe swobody, a co dalej idzie? Być może nawet już wolność. Oczywiście powstanie jest tutaj tylko i wyłącznie ostatecznością. Zupełnie inne jakby obszary zainteresowania były w drugim obozie, czyli w obozie czerwonych. Na czele stoi Jarosław Dąbrowski. Oni już z góry założyli, że tylko powstanie zbrojne jest w stanie dać nam pewnego rodzaju wolność, nawet wolność pełną. Natomiast będzie to możliwe tylko wtedy, kiedy do powstania zaangażują się wszystkie grupy społeczne. I tu będzie pewien problem, ponieważ no, jak w powstaniu listopadowym nie mieliśmy innych grup społecznych poza wojskiem, które walczyło, tak tutaj nie będzie wojska. I to też jest dużym problemem. Natomiast żeby zachęcić tą grupę, która jest najliczniejsza na naszych ziemiach, czyli chłopów, czerwoni mówili od razu, że praktycznie natychmiast nastąpi uwłaszczenie chłopów. Uwłaszczenie, które będzie za odszkodowaniem dla właścicieli ziemskich. To miało połączyć te dwie grupy. Chłopi idą walczyć i szlachcice również, ze względu na to, że będą oni mogli tutaj mówić o odszkodowaniu, więc w sumie nie będą stratni. Idąc dalej. Mamy dwa obozy polityczne, czyli tych białych, czerwonych. Oni mówią o niepodległości, mówią o walce zbrojnej, bądź bardziej legalnej. To nie ma teraz znaczenia. Ważne jest to, że nastroje patriotyczne, niepodległościowe coraz chętniej są widziane w działaniu zwykłych społeczności warszawskich, ale też i innych miastach, czyli Polakach. Generalnie na początku one odbywały się tylko i wyłącznie w kościołach, później ludzie zaczęli wychodzić na ulicę i manifestacje zmieniały się w demonstracje, które były później rozpędzane właściwie to siłą przez oddziały rosyjskie. Oczywiście musimy pamiętać o tym, że każdy powód do takiej manifestacji jest dobry. Jeżeli mamy rocznicę związaną, nie wiem, powiedzmy z bitwą z powstania listopadowego, to co idziemy robić? Manifestować. Jeżeli będziemy mieli rocznicę Święta Narodowego, które nie jest związane z powstaniem listopadowym, co idziemy robić? Manifestować. Jeżeli mamy rocznicę narodzin jakiegoś ważnego polskiego bohatera, co idziemy robić? Manifestować. Jeżeli mamy rocznicę śmierci jakiegoś ważnego Polaka, bohatera, to co idziemy robić? Manifestować. I tak naprawdę pierwsza taka wielka demonstracja, która nie została jakby przeobrażona z manifestacji, tylko po prostu stała się demonstracją, będzie zorganizowana z okazji pogrzebu, uwaga, wdowy
po generale Sowińskim, który na szańcach Woli miał tutaj oddać swoje życie. Więc generalnie można powiedzieć, że każdy powód był dobry na manifestację i to coraz bardziej wpieniało Rosjan. Dlatego też powołano Komisję Wyznań i Oświecenia, a dyrektorem tej Komisji Wyznań i Oświecenia publicznego dosłownie będzie Aleksander Wielopolski. To jest człowiek, który generalnie jest przez historię uważany za postać negatywną, chociaż on siebie uważał za wielkiego bohatera. Dlaczego? Dlatego, że on zaczynał robić takie, powiedzmy, że kroki, które mają zachęcić Polaków do jego osoby. Odwołał on Rosjan z najwyższych urzędów i mianował tam Polaków, więc w sumie dobry krok. Bohater jak nic. Następnie, kiedy już była mowa o tych spiskach, kiedy mówiliśmy o białych, mówimy o czerwonych, no to Aleksander Wielopolski był wielkim przeciwnikiem jakiegokolwiek spiskowania, ponieważ chciał prowadzić ugodową politykę z carem. W związku z tym stracił on zaufanie w oczach zwykłego człowieka, który chciał niepodległości i nie chciał jej poprzez ugody z carem, tylko po prostu poprzez walkę albo po prostu poprzez oddanie tej naszej wolności przez cara bez walki. Oczywiście to było niemożliwe. Dlatego takim ostatnim krokiem, którym właściwie przekreśli Aleksandra Wielopolskiego w oczach większości Polaków, będzie to, kiedy zlikwidował on Towarzystwo Rolnicze, czyli to legalne, działające z Andrzejem Zamojskim na czele. Po tym wybuchły demonstracje i w wyniku pacyfikacji zginęło ponad 100 manifestujących. To przede wszystkim bardzo mocno uderzyło w Polaków i zaczęli oni myśleć, czy rzeczywiście działalność cara i wprowadzenie urzędu dyrektora Komisji do Spraw Wyznań i Oświecenia Publicznego w postaci Wielopolskiego było krokiem, który miał działać na korzyść naszą, polską. Pytanie było dosyć istotne. Natomiast jak się okazuje, Aleksander Wielopolski w porozumieniu z carem, właściwie to car w porozumieniu z Wielopolskim wprowadził stan wojenny. Zamknięto wszystkie świątynie wszystkich wyznań, co Polaków mocno uderzyło. Następnie wszystkich tych, którzy byli aktywistami wszelkiego rodzaju, czy to ci, którzy chodzili na demonstracje i byli, nie wiem, rozpoznani czy też znani, zostali po prostu aresztowani. W związku z tym Wielopolski uznał, że skoro nie ma poparcia, to podaje się do dymisji. A środowiska białych i czerwonych w tym momencie zaczęły się głośno ożywiać. Czerwoni powołali komitet miejski, który miał jeden cel – przygotować powstanie. Następnie biali powołali dyrekcję krajową, która miała być niezależna od Rosji, jednak cel do końca nie był tutaj jeszcze określony. Mówili o niepodległości, ale nie mieli konkretnych planów co do tego, czy to będzie walka zbrojna, czy też może dalej ugoda z carem. Kiedy te, powiedzmy, nasze środowiska patriotyczne się ożywiły, trzeba było wrócić znowu do polityki związanej z działalnością Aleksandra Wielopolskiego. Na początek, w roku 1862, odwożono wszystkie świątynie i powołano rząd cywilny z Aleksandrem Wielopolskim na czele. Tutaj generalnie pierwsze kroki znowu były w miarę pozytywne. Doszło do równouprawnienia Żydów, a w samej Warszawie powstała szkoła główna, której językiem wykładowym był język polski. Dobry krok, natomiast nie był on jakby czyścicielem wszystkich poprzednich działań samego Aleksandra Wielopolskiego. On już był w oczach wielu Polaków po prostu skreślony. Tym bardziej, że Wielopolski dalej chciał współpracować z carem, współpracować z Rosją. Dlatego też nasze ugrupowania, zarówno białych, jak i czerwonych, uznały go za agenta rosyjskiego i jego postawę generalnie oceniono jako zdradę. Nawet zorganizowano nieudany zamach na jego życie w 1962 roku, więc Aleksander musiał zrobić coś, co będzie przyczyną bezpośrednią wybuchu właściwie to powstania styczniowego. Ale zanim do tego dojdziemy, musimy sobie ogarnąć, co dzieje się w tych obozach politycznych i dlaczego to czerwoni będą tak mocno cierpieć. Jak już mówiliśmy wcześniej, czerwoni powołali komitet miejski. On przekształcił się w Komitet Centralny Narodowy. Oczywiście Dąbrowski był na czele i on sam miał plan na wybuch powstania, nawet na opanowanie całej Warszawy. Jednak jak się okazuje, został on aresztowany i niestety uwięziony w Cytadeli Warszawskiej. To jest rok dalej 1862. W związku z tym jakby nie było możliwości realizacji tego planu. Natomiast to, co będzie bezpośrednią przyczyną właściwie wybuchu powstania styczniowego, będzie strach Wielopolskiego o to, że to powstanie może wybuchnąć w każdej chwili, więc zorganizował on brankę, czyli nadzwyczajny pobór do wojska rosyjskiego. Mężczyzn tak naprawdę od 16 roku życia wzwyż i mówimy tutaj o służbie wojskowej nawet do 25 lat. W armii carskiej oczywiście. Jednak jak się okazuje, plan działania Wielopolskiego miał realizatorów, ale miał też ludzi, którzy donosili do spiskowców i spiskowcy dowiedzieli się o tej brance, więc duża grupa właściwie mężczyzn, którzy byli w wieku poborowym, opuściła Warszawę, a branka tak naprawdę odbyła się tylko w małym stopniu. Ale to i tak przysporzyło dużych problemów samemu Wielopolskiemu i chyba też spiskowcom, ponieważ już nie było
było odwrotu. Musiało wybuchnąć powstanie styczniowe. Wybuch ten datujemy na 22 stycznia roku 1863. Dlaczego ten dzień? Dlatego, że Komitet Centralny ogłosił się rządem narodowym i wydał odezwę do Polaków zachęcającą do walki i udziału w powstaniu. Na pierwszego dyktatora wybrano Ludwika Mieroszewskiego, czyli naszego generała do spraw przegranych. To był człowiek, który tak naprawdę przebywał w tym czasie w Paryżu, więc nie mógł wziąć sprawy w swoje ręce, więc jak go nie ma, to zrezygnowano z kilku ważnych aspektów. Z walki o Warszawę, z walki o Płock i w sumie to nie było zbyt wielu chętnych do powstania. W związku z tym Mieroszewski, kiedy wreszcie pojawił się w Polsce, pojawił się on na Kujawach, kilka potyczek zostało przez niego przegranych i on zrezygnował z tej funkcji, uchodząc z ziem polskich, więc generał spraw przegranych, jak nic. Właściwie można powiedzieć, że powstanie mogłoby wtedy już upaść. Jednak dzięki postawie Stefana Bobrowskiego, który był z obozu Czerwonych, powstanie przetrwało zimę, ten najcięższy właściwie to okres. Prowadzono walki partyzanckie z Rosjanami, które kończyły się kilkoma zwycięstwami, ale też i oczywiście porażkami. Do powstania już w okolicy marca, właściwie to nawet lutego, dołączyli Biali i ustalono, że kolejnym dyktatorem będzie Marian Langiewicz, czyli ten gość. On pochodził z obozu białych. Wydawałoby się, że wszystko byłoby w porządku, jakby nie fakt, że pomiędzy białymi a czerwonymi nadal było bardzo, bardzo gorąco. Jak się okazuje, Langiewicz po kilku porażkach, po dwóch tygodniach właściwie przekroczył granicę austriacką i złożył broń. My do tej pory nie wiemy, co było powodem. Czy rzeczywiście kapitulacja jego jako dyktatora i jego oddziału, czy być może został rozbrojony przez Austriaków. Tutaj dalej się historycy w związku z tym wykłócają, ale nie o tym chciałem mówić. To złożenie broni było głównym powodem tego, że Bobrowski jako przedstawiciel czerwonych dosyć mocno uderzył w stół i powiedział, że biali nie nadają się do walki zbrojnej. Jeden z białych wyzwał go na pojedynek, oczywiście na broń palną, czyli stoimy do siebie plecami, rozchodzimy się i ten, kto pierwszy oddaje strzał, najlepiej to celny, wygrywa taki pojedynek. Niestety Bobrowski był tym drugim, który ten pocisk dostał w klatkę piersiową, i niestety, ale w wyniku tej potyczki zginął. I znów zrobiło się gorąco władzach powstańczych. Jak się okazuje, to już właściwie był koniec współpracy czerwonych i białych, natomiast rząd narodowy w pełni, tak ukształtowany 10 maja pod taką nazwą, wcześniej to był tymczasowy rząd narodowy, a chyba o tym nie wspomniałem, więc naprawiam swój błąd, stworzył on struktury pełnego państwa podziemnego. W ramach tych struktur podziemnych działały oczywiście konspiracyjnie. Poczta, dyplomacja, intendentura, czyli zaopatrzenie armii i co najważniejsze, działały również trybunały rewolucyjne, czyli takie, które będą wydawały wyroki na szpiegów oraz na zdrajców powstańczych. To musiało dać do myślenia oczywiście tym, którzy nie chcieli walczyć, a chcieli bardziej współpracy z Rosją. Wiele osób w ten sposób zostało odstrzelonych dosłownie. Jak się okazuje, my nie mieliśmy w powstaniu styczniowym zbytnio możliwości walki jednolitej, ponieważ tak jak powiedziałem na początku, nie mieliśmy wojska. Mieliśmy może i bardzo dużą, przez cały właściwie okres powstania styczniowego, bardzo dużą liczbę ludzi, o wiele większą, bo mówi się około 300 tysięcy ludzi, czyli większą niż w powstaniu listopadowym, gdzie było około 60 tysięcy wojsk, ale niestety mieliśmy różnego rodzaju ubiory. Mieliśmy ubiory, które będą wiązały się w dużej mierze z ochotników z różnym, powiedzmy, umundurowaniem pruskim, austriackim i tak dalej. Natomiast mieliśmy jeden taki oddział, który był oddziałem rzeczywiście doborowym, który był dobrze wyszkolony, miał jednolite ubiory i bardzo charakterystyczne ubiory i byli to żuławi śmierci. To są ci. Oni mieli tutaj taki biały krzyż na czarnym tle, na klatce piersiowej i generalnie oni naprawdę mieli dobre zaopatrzenie, dobrze byli wyszkoleni i potrafili oddawać bardzo celne strzały. Ale niestety, jako że było ich niewielu, tych żuławi śmierci, oni pochodzili głównie z Francji, tam byli szkoleni, to umówmy się, to są Polacy, żebyśmy się rozumieli dobrze, ale umówmy się, było ich zbyt mało, żeby mogli cokolwiek tutaj w tym powstaniu po prostu zmienić. Natomiast można powiedzieć, że nasze powstanie, to styczniowe, na tle Europy miało naprawdę duże znaczenie, ponieważ to można powiedzieć, że było taką dobrą marketingową rozgrywką, która docierała do różnych zakątków Europy i odnoszono się do Polaków, ale tylko i wyłącznie słownie. Nie dotrzymaliśmy pomocy z zagranicy niemalże w ogóle. Ale ktoś do tego odnosił. Przede wszystkim może najpierw zacznijmy sobie od tego gościa, czyli od Wiktora Emanuela II. Znamy go przede wszystkim z walki o niepodległość Włoch i został on później królem Zjednoczonego Państwa, Królestwa właściwie to włoskiego. On wyraził gotowość pomocy Polakom, wręcz przygotowywał poniekąd różnego rodzaju oddziały, które miałyby Polakom pomóc. Nawet mieliśmy Włocha jednego, który walczył tutaj w tym powstaniu. Natomiast generalnie po interwencji rosyjskiej zmienił on zdanie i powiedział, że nie będzie mógł dalej współpracować z Polakami, pomimo tego, że już z czerwonymi miał dogadane dostawy poniekąd broni. Też owiane
bardzo mroczną tajemnicą. Być może one już były, albo po prostu było to zwalenie winy na Włochów, że nam nie pomogli, więc powstanie upadnie. Tego nie wiemy. Idziemy dalej. Jesteśmy we Włoszech, więc skupmy się na tym człowieku, na Piusie IX. On oficjalnie potępił powstanie, jednak kiedy zmienił zdanie już w latach późniejszych, powstania już nie było. Było na to zdecydowanie za późno. I ten pierwszy krok, który wykonał, no mógł, powiedzmy, nie wiem, w katolikach, Polakach, odegrać decydującą rolę o tym, że nie będą brali udziału w powstaniu, bo papież mówi, że ono jest złe. Idziemy dalej. Mówiłem o tym, że Włosi mieli nam niby dostarczyć broń, natomiast nie wiemy, czy na 100% udało nam się tą broń otrzymać z kolei od Belgów. Oczywiście nie w pełni, ponieważ cała dostawa do Polski nie dotarła, ponieważ została po części zajęta przez Rosjan. Dalej, rok 1863. To jest porozumienie Prus z Rosją, bo Prusy, pamiętajmy, że mają Wielkopolskę, więc oni też boją się, że to powstanie może tam się na ich tereny przenieść. W związku z tym dogadali się z Rosją, podpisali porozumienie zwane konwencją Alvenslabena, czyli tak się to zapisuje, pamiętajmy, i generalnie zaczęto gromadzić wojsko przy granicy z Królestwem, co uniemożliwiało przepływ ochotników z Wielkopolski do powstańców styczniowych. Z kolei nasi ulubieni sojusznicy, czyli Francuzi oraz Brytyjczycy, skierowali do Rosji noty dyplomatyczne, które miały mieć niby opatrzone żądaniem przyznania Polakom autonomii. Dosłownie, ta grafika to wszystko pokazuje. Widzimy note diplomatique, czyli to, co trzymam na ramieniu w teczce oczywiście. Przedstawiciel francuski, jak się przyjrzymy, to oni nie trzymają w ręku żadnego karabinu, żadnej strzelby, tylko jest to pióro. Czyli piórem tylko będą nam pomagali, a te żółwie, na których oni jadą, mają pokazać żółwie tempo. Czyli niezbyt chętnie chcą nam pomagać, natomiast oficjalnie noty poszły. Więc dlaczego Rosja miałaby nie ustąpić? No jak się okazuje, to nie do końca tak było. Parę chwil temu mówiłem o tym, że mieliśmy nawet jednego Włocha, który walczył w imieniu Polaków w powstaniu styczniowym. Był to Francesco Nullo, czyli ten gość. I generalnie tych różnych ochotników z różnych krajów było bardzo wielu, natomiast no, ten Nullo zachował się dosyć bohatersko, zginął w trakcie tych walk. Do tej pory zresztą możemy odnaleźć jego pomnik na ziemiach polskich. Natomiast generalnie, tak jak mówiłem wcześniej, no, ochotnicy ochotnikami, ale to niewiele dało, ponieważ upadek powstania no, będzie musiał niestety ale nastąpić. Pomimo tego, że mieliśmy ogólnie razem w trakcie całego powstania około 300 tysięcy ludzi, którzy walczyli na przestrzeni praktycznie to ponad półtorej roku, niestety Rosjanie na przełomie 1963 i 1964 roku zmobilizowali armię, prawie 300-tysięczną, i odsunęli Wielopolskiego od władzy. Nowym namiestnikiem i dowódcą generalnym armii rosyjskiej został Teodor Berg. To był człowiek, który już na koniec właściwie powstania styczniowego zaczął wyciągać bardzo ciężkie represje wobec Polaków. Te represje to syłki, to stracenia, to konfiskaty majątków, więc on naprawdę mocno dobił Polaków. Jednak gorszy od niego był facet, który otrzymał przydomek Wieszatiel, czyli Michał Murawojow. To był człowiek, który po prostu wieszał ludzi, dlatego Wieszatiel. On za każdym razem, kiedy miał problem z jakimś powstańcem, nakazał go po prostu powiesić. Powstanie dogorywało, jednak takim ostatnim podrygiem była działalność Romualda Traugutta, który będzie ostatnim dyktatorem tego powstania, czyli będziemy mieli Miroszewskiego, będziemy mieli Langiewicza i teraz tego Romualda Traugutta. On był byłym oficerem rosyjskim, więc przynajmniej był doświadczony wojennie i mógł realnie w tym powstaniu pomóc. Jednak jak się okazuje, pomimo takiej motywacji do walki i pojawienia się chęci u części społeczeństwa, z czasem i ta wola tego, powiedzmy, powstańca do walki po prostu upadała. W lutym roku 1864 został rozbity największy właściwie to oddział powstańczy dowodzony przez generała Józefa Hauke-Bosaka. Jednak jak się okazuje, to co zadecydowało o losach powstania będzie wywodziło się od cara i to nie jest działalność militarna, tylko jego działalność polityczna. 2 marca roku 1864 wydał on ukaz o uwłaszczeniu. Więc to sprawiło, że ten główny postulat powstańców o tym, że nastąpił uwłaszczenie, został załamany, rozpłynął się w powietrzu. Chodziło o to, że dekret carski i tak w tym momencie nadał tą ziemię po prostu chłopom i walka zbrojna dla nich, dla tych chłopów, straciła po prostu sens. W kwietniu zostało rozbite właściwie już takie do pełni to podziemie warszawskie, aresztowano wówczas Traugutta i został stracony na stokach Cytadeli Warszawskiej. Ostatnim takim przedstawicielem władz powstańczych był Aleksander Waszkowski, natomiast najdłużej walczącym oddziałem będzie oddział księdza Stanisława Brzuski. Walczył on na Podlasiu, jednak po rozbiciu został on powieszony. Czyli na wzór Wieszatiela wszystko się niestety odbywało. Więc powstanie styczniowe po prostu upada, ponieważ pomimo tego, że chłopów zachęcono do walki, nie mieliśmy wojska, nie mieliśmy uzbrojenia, nie mieliśmy właściwie ludzi, którzy mogliby nami w pełni dowodzić, którzy mieliby doświadczenie i nie baliby się, nie uciekaliby po prostu z naszych
ziem, jak zrobił to na przykład Mirosławski. Więc generalnie powstanie styczniowe kończy się porażką, pomimo tego, że było to największym powstaniem, największym zrywem niepodległościowym w naszej historii. No ale niestety, nieudanym. Na tym możemy zakończyć. Dziękuję i do widzenia.